Ladies and gents. No i tak, mamy to skręcone już wszystko. No co jeszcze zrobiłem? Już zaczyna działać. Cześć, jestem Paweł. Cześć, jestem Monika. A jesteście na kanale Terasfera. A my jesteśmy w naszym cieplutkim vanie. Tak. Jest bardzo przytulnie, cieplutko, ale nie dlatego, że na dworzu zrobiło się lato. Nie, nie, nie. Jeszcze nie. Na dworzu 3 stopnie. Tak, na dworzu jeszcze jest bardzo zimno. Ale my mamy, jak już możecie usłyszeć ten dźwięk, ogrzewanie postojowe. No, w końcu jest cieplutko. Mogę sobie zagrzać stopy. Chociaż nasza świetnie zaizolowana podłoga jest tak ciepła. Jaka reklama. Że można biegać po niej bosu. Ale nie, naprawdę. Super działa. Bardzo szybko robi się też ciepło, bo ile już teraz mamy? 21 stopni. No, także naprawdę jest elegancko. Słuchajcie, jest tak gorąco, że musimy się teraz napić zimnego piwa, naprawdę, bo po prostu aż... Ja już muszę zaraz się rozebrać, ale nic nie mam pod swetrem, więc... No, sorry, nie, ale nie rozbieraj musimy się rozłączyć. A za chwilkę zobaczycie, jak to wszystko zmontowałem. Mianowicie zobaczycie, jak zamontowałem Webasto, jakie miałem przygody z nim związane i jak podłączyłem przewód zasilający paliwo od zbiornika głównego do Webasta. Zostańcie z nami. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Au. To taki sztywny jesteś jak Ducato. Sztywny jak Ducato. No sztywny jest taki. No sztywny, no nie wiem. Dobre to było. Podoba mi się. No witam was bardzo serdecznie. Dzięki za wszystkie lajki. Dzięki za subskrypcje, które do tej pory mamy. Także to mnie dopinguje, żeby wam teraz nagrać filmik, żeby wam pokazać, jak będę montował przewód paliwowy, który będę miał bezpośrednio podłączony między Webasto a zbiornikiem. Także nie będę miał oddzielnego zbiornika na paliwo do Webasto. Podłączę go pod główny zbiornik paliwowy. Tak, pierwsze co trzeba zrobić w Mercedesie, to odkręcić tutaj wszystkie te śrubeczki, żeby to nam było luźno, żeby tu się to wszystko ruszało. No i potem wam pokażę, co pod spodem trzeba robić. Są tam tylko 4 śruby, zbiornik trzeba opuścić na dół. Najpierw jeszcze trzeba odłączyć przewody paliwowe. Także zabieram się do roboty, ja. Także ściągamy potem tą obudowę z tego. No i tutaj nam się zaczyna ten cały, ta szyja tutaj do zbiornika się rusza. No, no i teraz moje ulubione zadanie. Czołganie się pod vanem. No i tak, jesteśmy pod vanem. Także na takich dwóch obejmach, tam jest jeden, tu z przodu jest drugi. I na takich śrubach, o, trzyma się cały zbiornik. Także te śruby teraz powoli musimy poluzować. Tą gumę też będę musiał tutaj wyjąć, o to, co tutaj jest. Całą. Wtedy nam się to będzie ruszało. Zbiornik położymy w tamtą stronę, potem w tą. Potem go znowu tak zrobimy i go wyciągniemy tak, żeby nam tutaj ta szyja wyszła pierwsza. Muszę to dopasować. Jakiś ładny kluczyk. Odpinamy te dwa przewody tutaj od tych głównych dojściowych. Odpinamy tu wtyczkę i teraz możemy odkręcać zbiornik. No i zbiornik jest już odkręcony, szyjka wyjęta. Wyjeżdżamy z nim teraz. Tak to wygląda. Teraz musimy tutaj to samo zrobić, te przewody odpiąć i powolutku odkręcać. Tutaj całe to. No, tu jest w ogóle oryginalne wejście do Webasta. Tylko tu trzeba rozwiercać. No ale ja kupiłem takie takie urządzenie, tak myślę, że tu dziurkę. Czy urządzenie, taki kranik z metalową rurką. I wydaje mi się, że gdzieś to tutaj po prostu przewiercę i zainstaluję. Ale jeszcze zobaczę, jak to rozkręcę. Tamte przewody najlepiej zabezpieczę jakąś folią, żeby się nie kurzyły. Tu trzeba wszystko ładnie wyczyścić naokoło, żeby tam nam do zbiornika jakiegoś większego nie poleciało. No i rozpinamy teraz to powoli.
i będziemy patrzyli. Może zamontuję to tutaj w sumie, tak sobie teraz myślę, ale zobaczę jeszcze od spodu, jak to będzie wyglądało. O, odkręcone. Słuchajcie, nie było łatwo, ale mamy to. No, chodź tu. Nie mogę tego wyjąć. Także tak to wygląda. Teraz mam mały dylemacik, bo nie wiem, czy mam wiercić dziurę tu i montować moje urządzenie, co kupiłem, czy po prostu zrobić tu. No to zaraz wymyślimy, nie Marcin? Teraz tak. To jest wyjście dodatkowe na wybasto. Pod spodem montujemy na obejmę przewód. 22 cm długi robimy, bo to jeszcze się tutaj chowa trochę na dół. Także ja odmierzyłem 22 cm. Teraz stąd pójdzie przewód paliwowy. Puszczę go tu bokiem i sobie go tu wypuszczę i to wejdzie normalnie już przewód od webastu, plastikowy cięgi. O, będzie to tak. I tak to wygląda. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj trzeba wywiercić dziurkę, bo tam w środku jest zaślepione, ale tylko do połowy. Także trzeba delikatnie wywiercić dziurkę wiertełkiem, tak żeby tu po prostu szło powietrze. Wtedy będzie ok. Trzeba szybko jechać do sklepu, bo nie miałem rozmiaru obejmy. Także zrobiłem to w ten sposób. Tu mam obejmę, tu mam przewód. Tu mam przewód paliwowy. O. Wszystko to teraz poskręcam. Tutaj chodzi mi już przewód do webasta. W tych miejscach, co będę miał tutaj włożone, będzie zaizolowane. Puszczę go tutaj, tu sobie go wystawię. No i jutro mam nadzieję, że będę montował webasta. W ogóle to mam nadzieję, że mi samochód odpali po tych wszystkich kablach. Na pewno będzie trochę kasłał, ale miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok. Także jutro będziemy montować webasto. Paliwo już mamy doprowadzone, to jest najważniejsze. Macie jakieś pytania? Komentujcie, pytajcie. Filmik wam się podobał, dajcie kciuka w górę. Na drodze, także tutaj teraz sobie w tych miejscach owinę izolacją. Tu wepnę, tutaj jeden, tu sobie go puszczę, drugi. I będzie job done. No i będzie nurkowanie pod samochód i montowanie tego wszystkiego do kupy. Już muszę kończyć, bo się robi ciemno, a muszę trochę się zebrać w garść. Także do juterka przy webasto. Na razie, hej. Halo, siemanko. A dzisiaj będę montował webasto. Wczoraj zamontowałem zbiornik, a także dzisiaj zajmiemy się webastem. Zobaczymy, czy mi się uda, pewnie mi się nie uda wszystkiego zainstalować, ale przynajmniej zaczniemy. Także jest to chińskie webasto o mocy 2 kW. Są wyjścia, paliwo to małe. To jest wydojście do paliwa. Tu jest jeden, jest wlot, drugi jest wylot. Była w komplecie pompa paliwa, wyświetlacz będzie na ścianie. Kontroler, inaczej mówiąc, no i taki zestaw tu jeszcze był. Tłumik spalin, przewód paliwowy, przewód do kontrolera, instrukcja obsługi, wyjście spalin, rurka do wlotu powietrza. Webasto chcę zainstalować pod siedzeniem pasażera. Mam już tu doprowadzony przewód, także chcę go zrobić tutaj. Także tu zrobię jeszcze dziurkę z tyłu, taką większą. Wejdzie rura do ogrzewania, pójdę przez schowek. Ustawimy ją tam i ze schowka będziemy ogrzewali wszystko. Także pierwszy etap to tu mam taki szablon, był razem z webastem. Odmierzamy sobie, musi być przynajmniej 3 cm od tylnej ścianki wlot powietrza.
No a tutaj będę miał dziurkę na tej ściance, gdzie będzie wychodziło ogrzewanie. Także teraz od szablonu odrysowuję otwory, gdzie mam wywiercić dziurki na rurki, czyli wlot powietrza, wylot, cztery otwory mocujące i przewód paliwowy. No i tak, podłoga przygotowana, pomalowana, dziurki wycięte. Także teraz będę tutaj powoli montował wybasto. Jeszcze tutaj muszę na tej ściance wyciąć dziurę do wyjścia na ogrzewanie. Dziurka zrobiona. A teraz tu będę montował na wylot powietrza. Będzie to tutaj. O. Tak będzie sobie leciało. No dobra, tu musimy przycelować. No wyszło pięknie. Fajne miejsce, powiem wam. Dużo miejsca. Także teraz po prostu muszę iść pod spód i wykręcić to do podłogi, podłączać przewody paliwowe i wypuścić przewody zasilające od pompy. I to teraz muszę zrobić, bo do pompy idzie wtyczka i muszę przełożyć ją przez jedną tutaj z tych dziurek dużych, przesunąć kabel, bo zaraz mi pokażę. To jest wtyczka do pompy. Także ja ją sobie tutaj trochę tak zabezpieczyłem, zasilikonowałem ją. No i teraz jeszcze sobie ją zaizoluję. Teraz tak, tu mamy pompę. A tu gdzie jest wtyczka, czyli w tą stronę, gdzie paliwo jest pompowane do webasta, musi iść pod kątem 30 stopni. Tak pisze instrukcji. Tu mamy specjalnie taką gumową obejmę na tą pompę. To wkręcamy gdzieś do ramy. Podnosimy 30 stopni. Tu idzie przewód do webasta, a tu idzie przewód od zbiornika. Tutaj jest nawet strzałeczka na tej pompie. Między zbiornikiem paliwa a pompą idzie filtr. No i tak, mamy to skręcone już wszystko. Także mamy filtr paliwa od zbiornika paliwa. Przewód do pompy, pompa 30 stopni, wtyczka, a tu idzie przewód, końcówka do webasta. Teraz sobie pod spodem wymierzę. Mam tu przewód, który idzie do pompy. Teraz na tej ściance pod kątem 30 stopni do webasta będę montował pompę. No ja ci suna. Ale to jest przerąbane, mówię wam. Bez kanału to jest masakra. No spoko jest. Raz śrubokręcik i kręcimy. Idzie sobie tutaj i do góry. Prawa strona to będzie wlot powietrza, czarna rurka. Lewa strona to są spaliny. Dobra, słuchajcie, teraz zrobiłem tak. To jest rurka na zasysanie powietrza. Ja sobie ją wziąłem tutaj, o. Druga rurka to są spaliny. Jest tak, wybasto zamontowane. Przewody doprowadzone. Już mam doprowadzone, tylko muszę teraz połączyć. Tu mamy nawiew. A tu mamy tłumik zainstalowany. Zaczęło padać, teraz wam później pokażę, jak to wygląda pod spodem już skończone. Pan już mamy sterowania. Takie coś. Wlot mamy. Włączę teraz przewód zasilający od webasta z przewodem zasilającym, który mam zabezpieczony 15 amperami. Sobie trochę poczytam instrukcję, co tam na panelu trzeba nacisnąć, jaki musi być pierwszy rozruch, bo wiem, że coś takiego jest. I wtedy troszeczkę dłużej pobiera paliwo. U mnie nie powinno być problemu żadnego, bo bardzo małą odległość mam pomiędzy webastem a paliwem, także powinien po prostu za parę sekund paliwo pociągnąć do webasta. Chwila prawdy za momencik, słuchajcie. Halo, słyszycie to?
Czekaj, bo jest zimno. No, cieplutko, fajnie grzeje. Słuchajcie, po 3-4 tygodniach używania Webasto, oczywiście nie za często, no bo nigdzie nie wyjeżdżaliśmy, tak po prostu od czasu do czasu włączałem, żeby zagrzać wszystko w środku, no i tam raz, dwa razy byliśmy gdzieś się przejechać. No i po tym czasie użytkowania któregoś razu rano wstałem, chciałem jechać do pracy i słyszę, że chodzi Webasto. Było wyłączone całkowicie. No i otworzyłem tutaj drzwi i się okazało, że Webasto nie grzało, ale wiatrak cały czas chodził. Nie wiem, dziwna sytuacja. Jak mieliście kiedyś coś takiego, to napiszcie mi w komentarzach, co to mogło być. W każdym bądź razie, no, dokupiłem ten wyświetlacz razem z pilotem. Taki pilot jest do niego. No tu jest włączenie, wyłączenie i regulowanie temperatury. Bo mi się wydaje, że to jest problem właśnie tego pilota, no bo nie mogłem wyłączyć tego Webasto. No cały czas chodziły tutaj, wciskałem ten przycisk wyłączenia. No i niestety nic to nie dawało, no cały czas chodziło. Musiałem rozłączyć zasilanie całkowicie, żeby po prostu wyłączyć to Webasto. Kupiłem jeszcze taki włącznik. No i mam zamiar go zainstalować właśnie przy dojściu napięcia do Webasto. Także po prostu, jeżeli wymienię wyświetlacz i wraz będzie się to samo działo, no to po prostu będę wyłączał to Webasto, odcinał zasilanie. No nie ma innego wyjścia. Nie wiem, zastanawiam się, czy mieliście taką sytuację z Webasto kiedykolwiek. Nie wiem, czy mogę nazywać to Webasto. Z ogrzewaniem postojowym. Także nie wiem, zobaczę, wymienię to. Zobaczę, co się będzie działo. Chyba tak czy siak to i tak zamontuję ten włącznik. Nie był jakiś duży koszt, żeby to zakupić. Producent pisze, że włącznik wytrzymuje do 25 amper. Także powinno być ok. Dobra, dam wam znać później, jak się sytuacja rozwinęła i wymienię to dzisiaj. Zobaczymy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że już będzie wszystko ok. Jeszcze tutaj zamontowałem włącznik. To tak. I gdzieś sobie tutaj go umieszczę. Chyba go umieszczę tutaj pod tym, żeby go tak nie było widać. Jeżeli będzie się sytuacja powtarzać z tym Webastem, że ono się będzie samo włączać, no to po prostu będę używał tego włącznika. No i tyle. Miałem problem z Webasto. Nie chciało mi odpalić, cały czas leciał taki siwy dym. Nie załączało się po prostu spalanie ropy w komorze spalania. Dlatego musiałem zobaczyć, co jest grane. Ta podłoga jest delikatnie, ona delikatnie opada z tyłu, tutaj z tej strony. Myślałem, że nie będzie to duży problem, bo nie wydaje mi się, żeby to był aż tak duży kąt. Ale jest to chyba jedyna odpowiedź na to, dlaczego to Webasto nie chce odpalić, bo świeca żarowa na pewno działa, bo mierzyłem. On się grzeje, trochę się robi ciepły, a cały czas kotłuje taki siwy dym. Także co teraz będę robił? Kupiłem takie dwa celowniki aluminiowe. Zrobię tutaj taką półeczkę na tych dwóch celownikach. Na tym zamontuję tą blaszkę z otworami do Webasta. Przykręcę, wypoziomuję to i na tym zamontuję Webasto. No i mam nadzieję, że będzie ok. Także moja rada jest taka, żeby jednak levelować to Webasto. Ja wiem, że w instrukcji jest, że ono ma być wylevelowane, czyli ma być wypoziomowane, ale czytałem na niektórych forach, że do 15 stopni ono powinno działać. Myślałem, że tu jest to 15 stopni, no ale okazuje się, że chyba jednak nie ma. Także no może moja wina, znaczy na pewno moja wina, ale trzeba to Webasto wypoziomować. Także teraz zrobię tą półeczkę na to Webasto, zamontuję i chyba powinno być wszystko ok. A więc tak, półeczka wygląda w ten sposób. Jak widzicie, to są dwa profile aluminiowe, celowniki
na to położyłem tą blaszkę, co idzie pod wybastu. Kółeczka jest cała wypoziomowana. No i na tym będę montował wybastu i wszystko powinno być ok. Słuchajcie, mam dalej przygody z moim wybastą. No i po zainstalowaniu tej półeczki pod siedzeniem cały czas nie mogłem odpalić, cały czas kopcił czarny dym, także je wyjąłem i kupiłem 5 kW. Zamontowałem je. Musiałem tutaj powiększyć otwór, bo jest większa rura na odejściu z wybasta. No i musiałem wymienić przewody, bo wtyczka do kontrolera na ścianie też jest inna. Także musiałem też całe te przewody powymieniać. Reszta jest to samo, także otwory zasycające powietrze i wydzielające spaliny są te same. Nawet otwór do pompy paliwa też jest z tej samej strony. Także wymieniłem jeszcze pompę paliwa też. Tamto wybasto zwrócę. No i po odpaleniu wczoraj wszystko zadziałało za pierwszym razem. Zauważyłem jedną bardzo super rzecz, że gdy wybasto zaczęło grzać, było znacznie cichsze niż to wybasto 2 kW, co jestem w ogóle w szoku. Nie wiem, czy mi się trafił taki felerny model, ale naprawdę było dużo ciszej. Zauważyłem, że przy mniejszych obrotach wiatraka dawało naprawdę bardzo dużo ciepła. Także możemy naprawdę cicho używać tego wybasta, nie jest takie głośne jak porównując do wybasta 2 kW. Także z tego doświadczenia wynika jeden fakt, że doradziłbym Wam kupować od razu wybasto 5 kW. Mimo tego, że trochę więcej prądu bierze, trochę więcej paliwa zużywa, ale wydaje mi się, że z perspektywy czasu będzie lepsze w użytkowaniu niż to małe wybasto. A jak będzie, to będę Was informował na bieżąco. Na razie pokażę Wam, jak to wszystko zostało zainstalowane, jak to wygląda pod siedzeniem pasażera w Mercedesie Sprinterze, jak to można zrobić. Półeczkę już widzieliście, ale Wam jeszcze raz wszystko fajnie pokażę. No i tyle. Tyle Wam mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że będzie lepsze wybasto 5 kW niż to mniejsze, które miałem wcześniej. Z którym miałem cały czas problemy, wiecie. Załączało mi się samo, także musiałem zamontować włącznik jeszcze jeden. I jedyny problem w tym wybasto, co zauważyłem, że jak wyłączę wybasto, to kontroler cały czas się świeci. Więc w sumie dzięki temu włącznikowi mogę je całkowicie wyłączyć z sieci i problem znika. Także pamiętajcie, jak macie kontroler, zaraz Wam pokażę jaki, no to on nie gaśnie. Nie wiem, może po jakimś dłuższym czasie gaśnie, jeszcze będę to testował. Kupiłem jeszcze taką rurę wydechową, dodatkową, także przedłużę cały układ wydechowy, bo denerwowało mnie, że wydech jest zaraz pod drzwiami wejściowymi, tutaj tymi suwanymi. No i nie ukrywam, że jest to trochę denerwujące, jak wchodzisz, wychodzisz, bo jednak spaliny trochę dostają się do środka. Także już o tym i tak myślałem wcześniej, ale do testów już tego nie zakładałem. A teraz już sobie przedłużę cały układ wydechowy i wypuszczę je dalej pod samochodem. Także taką rurkę można dokupić. Kupiłem jeszcze uszczelniacz, żeby uszczelnić sobie wszystkie wyjścia układu wydechowego i zasycającego powietrze od spodu samochodu. Jest to uszczelniacz firmy Unibond. Tak to wygląda. Producent podaje, że jest odporny do 1200 stopni. Także powinno być ok. Pokażę Wam teraz szybko, jak to wszystko wyszło z tym naszym chińskim wybastem. Jak się ta cała historia zakończyła i jak wygląda efekt końcowy. A więc tak wygląda wybasto chińskie 5 kW pod siedzeniem w Sprinterze. Jest wypoziomowane. Zrobiłem taką półeczkę na profilach aluminiowych i ono sobie teraz, mam nadzieję, będzie tu działało latami. Tam, jak widzicie, idzie rurka w ścianę, a tu wychodzi. Pod spodem zamontowałem jeszcze włącznik, ponieważ wybasto, jak się wyłączy, to niestety nasz kontroler się cały czas świeci. No, dzięki włącznikowi pozbawiam go napięcia i gaśnie, że mam moc go wyłączania w końcu. Także po kolei
Słuchajcie, tam mam podłączony przewód do zbiornika, tak jak widzieliście. Przewód idzie tutaj wzdłuż ramy, tutaj zakręca, idzie przez filtr i przechodzi na drugą stronę tutaj tej ścianki. Teraz tak, tutaj z filtra przewodem idzie do pompy, z pompy przewód idzie do webasta. Tu mamy dojście, czarna rura to jest dojście powietrza, tu jest zakończona filtrem. Tu jest odejście, także tędy wylatują spaliny i sobie tutaj tak zrobiłem to w ten sposób, że jak sobie pójdziemy wzdłuż tutaj tej rurki, to ona idzie aż tam, tu jest jeden tłumik, idzie tam pod samochodem i przechodzi aż tam daleko za drzwiami suwanymi, bo denerwowało mnie, jak drzwi otwierałem suwany i mi spaliny tutaj leciały z webasta, także wypuściłem to bardziej tam dalej i bardziej ku środkowi. Także tutaj jeszcze pod tym zbiornikiem, gdzie idzie ta rurka, kupiłem taką specjalną matę żaroodporną. Także tutaj jeszcze zabezpieczę to przed temperaturą. Dodatkowo co jeszcze zrobiłem, kupiłem taką gumę, docięłem ją na wymiar, przykręciłem ją tam do ramy, zabezpieczyłem taką specjalną farbą do podwozi wszystkie wkręty i dzięki temu mam tu po prostu cały czas czysto, mimo tego, że deszcz pada, to tutaj po prostu nie wlatuje żadne błoto. Tutaj ten filtr, co jest brudny, to jeszcze jest z poprzedniego użytkowania webasta, tego pierwszego, nieszczęsnego, bo jeszcze nie miałem tego chlapacza, także teraz sobie zrobiłem ten chlapacz i jest wszystko czysto i schludnie. Także tak to wygląda. Zobaczmy w ogóle, czy ono działa. Próba generalna. Włączamy napięcie. Kontroler się zapalił. No i on. Coś tam się zaczyna dziać. O! Pompa już się załączyła. Już zaczyna działać. Słychać. To jest właśnie ten mój wydech cały, który zamontowałem. W środku też już mocha ciepło. Także wydech mam tutaj za drzwiami. Nic tu teraz nie leci. Słychać, działa. Ciepłe powietrze. Super. Słuchajcie, mam nadzieję, że będzie działało jak najdłużej. Ja już się do niego nie będę dotykał. No żartuję, jak będzie trzeba, to zrobię, ale już się nie będzie chciał kolejny raz. O, jakie ciepełko. Cudownie. A jeżeli wam się podoba to, co robimy razem z Moniką, subskrybujcie nasz kanał. W najbliższym czasie pojawi się film o hydraulice. Także będziemy podłączali trumę i wszystkie inne gadżety hydrauliczne. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Z góry dziękuję za wszystkie komentarze. Trzymajcie się, hej!